Budynek jest zwrócony do ulicy swoim dłuższym bokiem, który mierzy 35 metrów. Jest to budowla parterowa pokryta drewnianym dachem. Elewacja koloru białego. Muzeum jest ulokowane w głębi działki około 25 metrów od bramy wejściowej. Aby dotrzeć do wejścia, musimy obejść gazon, czyli duży ozdobny trawnik. Poruszamy się wzdłuż ścieżki wysypanej drobnym żwirem. W środkowej części budynku znajdują się trzy stopnie. Prowadzą do małego przedsionka. Po wejściu do niego rozlegnie się dzwonek sygnalizujący Państwa wejście. Na wyciągnięcie ręki są kolejne drzwi, które wiodą do korytarza o długości prawie 9 metrów i szerokości 2 metrów. Na końcu korytarza znajduje się wyjście na dziedziniec, gdzie prezentowane są wozy cygańskie. Na dziedziniec schodzi się po trzech stopniach. Na prawo od wejścia znajdują się pomieszczenia, gdzie prezentowane są wystawy tymczasowe. Po lewej stronie znajdują się dwa wejścia. Pierwsze prowadzi bezpośrednio na stałą ekspozycję, natomiast drugie do portierni. Wchodząc do pomieszczenia, gdzie jest portiernia, po prawej stronie znajduje się recepcja, na wprost po prawej stronie toaleta. Natomiast na lewo od recepcji wchodzimy do pierwszej sali, gdzie prezentowana jest wystawa romska.